Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z innym filmem. Pierwszy raz na moim kanale będzie Q&A, ponieważ dostałam od Was masę pytań na Instagramie, na TikToku. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Tutaj macie nazwy. Zadawaliście mi również pytania na wczorajszym live'ie na TikToku, za którego bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo było tam bardzo dużo osób i po prostu super mi się rozmawiało wczoraj. Także dziękuję Wam za pytania, które zadawaliście mi do dzisiejszego Q&A. Były tam naprawdę przeróżne pytania, między innymi czy jest mi bezpiecznie w Turcji, jak ubiegać się o wizę dla Turka do Polski, ogólnie pytania związane z Turcją, także dzisiaj mam przygotowane tutaj te wszystkie pytania na takim drugim telefonie, więc dzisiaj na wszystko Wam odpowiem. Jeżeli taki film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, jakiś komentarz i zapraszam do oglądania. Zaczynamy sobie od pierwszego pytania, tak na początek. Jak się poznałam ze swoim chłopakiem i jak to się stało, że wyprowadziłam się do Turcji? No więc tak, ja już tą całą historię opowiedziałam na moim TikToku, ale nie wszyscy mają tutaj TikToka, więc już zaczynam opowiadać. Ja pierwszy raz do Turcji pojechałam w 2017 roku na wakacje z moimi rodzicami do Antalii i tam mój chłopak teraźniejszy był właśnie ratownikiem w hotelu. Tak naprawdę na początku poznałam dwóch innych ratowników. Oni stali sobie tak na zjeżdżalni u góry, a mój chłopak siedział na dole i oni mieli do siebie łącze przez walkie-talkie i tam ja się z nimi poznałam. Oni zaczęli na mnie mówić Barbara, pamiętacie, to jest takie imię takiej modelki i oni właśnie się mówili przez walkie-talkie, o Barbara, 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 i tak dalej. Więc ja się z moim chłopakiem poznałam właśnie w aquaparku, ze sobą rozmawialiśmy właśnie po koleżeńsku, wymieniliśmy się numerami i przez dwa lata się przyjaźniliśmy, rozmawialiśmy ze sobą codziennie, zawsze mogłam na niego liczyć. Była to osoba naprawdę, która mi bardzo, bardzo dużo pomogła i która zawsze była przy mnie, kiedy jej potrzebowałam. No i po dwóch latach znajomości, przyjaźni, zostaliśmy parą. Dzisiaj mija równo 4 lata, 4 miesiące i ja do Turcji później przyjeżdżałam znowu co jakiś czas z moimi rodzicami, bo jeszcze byłam niepełnoletnia. A jak skończyłam 18 lat, zaczęłam sama sobie częściej przylatywać tutaj do Turcji. Ja ogólnie byłam osobą, która zawsze mówiła rodzicom, że i tak nie będzie mieszkać w Polsce. Ja nie chciałam mieszkać w Polsce, bardzo chciałam mieszkać za granicą i mówiłam im, że i tak się wyprowadzę kiedyś do Turcji. I ustaliliśmy z moim chłopakiem, że po maturze wyprowadzam się do niego, do Turcji. Na początku wyjechałam pod koniec czerwca i poleciałam wtedy do Antalii, bo na początku chcieliśmy sobie zrobić takie wakacje, a później pojechać razem z Antalii do Istanbulu i tam wynająć mieszkanie i sobie zacząć razem żyć. Jednak będąc w Antalii rozglądaliśmy się za mieszkaniami do wynajem i tak dalej i nie mogliśmy nic znaleźć, było naprawdę bardzo, bardzo ciężko i wreszcie minęły 2 miesiące, odkąd byliśmy na wakacjach, więc uznaliśmy, że to nie ma sensu. Ja miałam kilka spraw, których musiałam załatwić w Polsce, mój chłopak musiał pracować, więc ja wróciłam z powrotem do Polski, a mój chłopak wrócił tutaj do Istanbulu. Podczas tego, gdy byłam w Polsce, mój chłopak cały czas szukał tych mieszkań i tak dalej. Za miesiąc wróciłam z powrotem do Turcji i udało nam się szybko znaleźć mieszkanie, w którym aktualnie teraz sobie mieszkamy. Przechodzimy do kolejnego pytania. Czy znasz język turecki i jak się go uczysz? Więc tak, ja język turecki znam tak bardzo podstawowo. To znaczy umiałabym się dogadać, nie wiem, zamówić sobie coś w restauracji, poprosić o rachunek. I tak mniej więcej bym się dogadała, a uczę się tureckiego po prostu tutaj mieszkając tak naprawdę. Co prawda zapisałam się na kurs online, chodziłam na niego miesiąc, miałam zajęcia co tydzień, ale nie wiem, czy będę to kontynuować tak naprawdę. Uczę się tego języka po prostu tutaj mieszkając. Jeżeli jesteście w tym kraju, słyszycie ten język na co dzień, to tak naprawdę jest o wiele łatwiej się go nauczyć. Były jeszcze takie pytania, czy język turecki jest trudnym językiem. Powiem Wam, że o dziwo, język turecki nie jest jakimś trudnym językiem. On ma taką regułkę po prostu, którą trzeba ogarnąć, jak się ją ogarnie. To naprawdę o wiele łatwiej wszystko rozumieć. Tak, dlatego też ja na przykład więcej, o wiele rozumiem po turecku niż mogę powiedzieć. Kolejne pytanie. Wolisz kebab turecki czy polski? Powiem Wam, że
kebab turecki i kebab polski to jest jakby w ogóle coś innego moim zdaniem. Kebab turecki to jest po prostu jakby danie, a kebab polski to jest fast food. Tutaj w Turcji nie ma takich kebabów, jak są w Polsce, na przykład w bułce, z sosem, frytki, no tutaj tak nie ma. I powiem wam, że bardzo za tym tęsknię. Myślę, że wolę kebab turecki, no bo jest najlepszy po prostu. Ale kebab polski jest też super i na pewno jak teraz wrócę do Polski, to pójdę na kebaba, bo bardzo tęsknię za takim kebabem z Polski. W jakim języku rozmawiam ze swoim chłopakiem? My z moim chłopakiem rozmawiamy głównie w języku angielskim, chociaż mieszamy sobie też czasami polski, turecki, zwykle jak sobie tak żartujemy albo jak się czasem kłócimy, to wiecie, to ja po polsku, on po turecku albo wiecie, nie różnie. Po jakim czasie związku się przeprowadziłaś do Turcji? Ja się przeprowadziłam do mojego chłopaka tutaj do Turcji po 3,5 roku związku. Jak twoi rodzice zareagowali na to, że wyprowadzasz się do Turcji? Moi rodzice byli wielokrotnie tutaj w Turcji oraz znają mojego chłopaka. Cała moja rodzina tak naprawdę już go zna, więc oni wiedzą, że po prostu jestem z nim bezpieczna i są o mnie spokojni. Wiadomo, że moi rodzice woleliby, żebyśmy mieszkali w Polsce, żebym była bliżej, ale ogólnie nie mieli jakichś problemów z tym, że chcę się przeprowadzić, bardzo mnie zawsze wspierają i wiedzą, że to jest moje marzenie. Kolejne pytanie, jak rodzina twojego chłopaka zareagowała na dziewczynę Polkę? Rodzina mojego chłopaka nigdy nie miała z tym jakichś problemów, wręcz przeciwnie, traktują mnie jak swoją córkę i naprawdę są dla mnie cudowni. Zawsze jak mój chłopak rozmawia ze swoją mamą, to jego mama zawsze pisze, jak tam u mnie, jak się czuję, jak jestem chora i tak dalej. Też pisze, żebym wreszcie do nich przyjechała. Także zareagowali, mi się wydaje, że normalnie, nie mieli z tym żadnych problemów i wszyscy się bardzo kochamy, jesteśmy taką po prostu rodziną. Też ostatnio mama mojego chłopaka napisała do mnie na Instagramie, że mnie kocha. Także słodko. Miałam też pytania, abym opowiedziała o różnicy religijnej w naszym związku. Także ja jestem chrześcijanką, nie przyszłam na islam i nie zamierzam przyjść na islam. Mój chłopak nie jest muzułmaninem, rodzina mojego chłopaka jest, ale mój chłopak nie jest. Mój chłopak jest ateistą. Mój chłopak też nie ma żadnego problemu, żeby iść na przykład do kościoła. Byliśmy w Polsce na weselu i oczywiście msza była w kościele i mój chłopak normalnie ze mną poszedł. Nie miał żadnego problemu z tym. Czego ci brakuje w Turcji? Za czym najbardziej tęsknisz? Także to jest chyba jasne, że najbardziej tutaj w Turcji brakuje mi mojej rodziny i moich przyjaciół. No, za nimi tęsknię najbardziej, za moim pieskiem. Ja tutaj w Turcji mam tak naprawdę jedną koleżankę, mój chłopak ma przyjaciół i tak dalej, więc czasami to jest normalne, że on się z nimi po prostu spotyka. Ja wtedy, nie wiem, albo jestem sama w domu, albo coś robię, no bo nie zawsze też chcę nawet z nimi wychodzić. Chcę, żeby po prostu byli czasami sami chłopacy. I wtedy też mam takie coś, że bardzo bym chciała być z moim przyjacielem, z moją przyjaciółką gdzieś, sobie razem spotkać się, po prostu porozmawiać inaczej niż przez telefon. Ale poza rodziną, przyjaciółmi, psem moim, który jest w Polsce, brakuje mi też bardzo dużo składników spożywczych. Nie ma w Turcji na przykład wieprzowiny, jest, ale jest ciężko dostępna oraz bardzo droga. Dzisiaj znalazłam wieprzowinę i słuchajcie, 500 lira. Od 500 do 1000 lira za opakowanie, nie wiem, szynki. Wyobraźcie to sobie. Nie ma tutaj niestety takich bułeczek, kajzerek, czegokolwiek. Tęsknię też za pizzą, jaka jest w Polsce, jakaś da grasu i tak dalej. Tutaj w Turcji nie mam dobrej pizzy po prostu. Też czego mi brakuje, to po prostu dobrych salonów kosmetycznych. Nie wiem, byłam na paznokciach w Turcji, nagrywałam nawet vloga z tamtego dnia. No i niestety te paznokcie nie są dobrze wykonane zbyt. Pewnie są jakieś miejsca w Stambule, gdzie naprawdę robią dobre te paznokcie, ale ja naprawdę byłam w tylu salonach i w każdym te paznokcie były wykonane średnio. Lecimy do kolejnego pytania. Co lubisz robić w wolnym czasie w Turcji? Więc my w wolnym czasie z moim chłopakiem zwykle wychodzimy z domu. My bardzo nie lubimy cały dzień siedzieć w domu, więc nawet na trochę musimy sobie wyjść.
Tak naprawdę w mój wolny czas nagrywam vlogi, więc te wszystkie vlogi, które widzicie na kanale, są po prostu w moim wolnym czasie, czyli zwykle po prostu wychodzimy sobie gdzieś na zewnątrz z moim chłopakiem, siedzimy w Starbucksie, po prostu albo idziemy się przejść, czy planuję już zostać w Turcji na stałe. Więc powiem Wam, że nie wiem, na ten moment nie planujemy się stąd wyprowadzać. Myśleliśmy o tym, żeby wyprowadzić się do Polski, jednak kurczę, nie za bardzo mnie ciągnie do tej Polski, oprócz mojej rodziny i przyjaciół. Nie wiem też, czy zostaniemy w Turcji na zawsze. Możemy się wyprowadzić do innego kraju w Europie na przykład. Ja jestem otwarta na to, ale zobaczymy, jak będzie. Na ten moment jesteśmy tutaj w Turcji. Jak wygląda proces ubiegania się o wizę dla Turka i jakie dokumenty są potrzebne? Więc tak powiem Wam, że tych pytań było najwięcej. Naprawdę zdziwiłam się, jak dużo dziewczyn do mnie napisało, że ich chłopak, mąż chce się ubiegać o wizę, żeby mogli spotkać się w Polsce. Naprawdę bardzo, bardzo dużo osób do mnie napisało z tym pytaniem. Ponieważ były też pytania, czy mój chłopak był kiedyś w Polsce. Tak, mój chłopak był w Polsce, dostał 2 razy wizę, byliśmy w lutym oraz w sierpniu. Powiem Wam to po prostu, jak wyglądało u nas to, jakie dokumenty my ogarnialiśmy, żeby załatwić wizę dla mojego chłopaka, bo na pewno rodzajów wiz jest więcej, ale powiem Wam, jak to było u nas. Więc tak, moi rodzice wysłali zaproszenie, które załatwili u wojewody mazowieckiego w Polsce, wysłali je do mojego chłopaka tutaj do Turcji. My zebraliśmy resztę dokumentów. Mogę Wam powiedzieć mniej więcej, co tam jest potrzebne, ale wszystko znajdziecie na tej stronie. Przede wszystkim właśnie kopia paszportu, kopia dowodu osobistego, kopia zaproszenia. Teraz w ogóle my się ubiegaliśmy właśnie kilka dni temu o nową wizę, ponieważ chcemy znowu przyjechać do Polski na święta. I doszedł nowy dokument, o którym my nie mieliśmy pojęcia, czyli jest to kopia dowodu osobistego osoby, która wysłała zaproszenie. Wasz chłopak, mąż potrzebuje również ubezpieczenia. Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 6 miesięcy. Oni muszą widzieć, że Wasz partner, partnerka dostaje po prostu miesięczne przychody na konto bankowe. Jakieś dokumenty z pracy, jeżeli Wasz chłopak właśnie ma jakiś biznes i tak dalej, to też właśnie dokumenty z pracy. Rezerwacja biletów lotniczych w 2 strony. Ja Wam polecam również napisać listę, żeby Wasz chłopak napisał list, nawet po angielsku, że dlaczego chce przyjechać do Polski, co będzie robił w Polsce, jaki jest cel, jak się nazywa, ile ma lat i tak dalej. Oraz jeszcze 4 zdjęcia od fotografa. Osoba, która ubiega się o wizę, musi zrobić rezerwację na tej właśnie stronie. Uprzedzam Was, tą stroną są problemy. Może Wam nie działać, dużo osób też myślę, że podałam tą stronę, ona idzie i tak dalej. Ja wiem, że z nią są problemy. Często nie da się tam zalogować, nie da się po prostu, nie wiem, otworzyć tej strony. Wyskakuje tam bardzo często, że nie ma w ogóle terminów, ale trzeba być naprawdę cierpliwym, trzeba cały czas chodzić, próbować się logować, patrzeć terminy. Ja to robiłam dzień w dzień, naprawdę nawet raz przez 2 miesiące, żeby po prostu zrobić rezerwację dla mojego chłopaka. Akurat tym razem, dzięki Bogu, udało nam się to zrobić bardzo, bardzo szybko, ale naprawdę miejcie cierpliwość, bo to jest jedyny sposób tak naprawdę, żeby zrobić rezerwację. Także robicie sobie rezerwację w tym miejscu, idziecie do tego miejsca, to nie jest żadna ambasada ani nic, to jest takie po prostu centrum wizowe. Tam nie jest tylko Polska, tak naprawdę tam są wszystkie, praktycznie chyba wszystkie kraje z Europy i tak dalej. I tam po prostu Wasz partner, partnerka z Turcji idzie złożyć te wszystkie dokumenty. Jeżeli przyjmą te dokumenty, oni wysyłają je do ambasady właśnie tutaj w Turcji i oni decydują o tym, czy Wasz partner, partnerka dostanie wizę. Oni odsyłają paszport oraz zaproszenie i w tym paszporcie jest wiza albo nie ma. I to jest najbardziej stresujący moment. Gdzie widzę siebie za 10 lat? Więc tak, mam 20 lat, czyli będę miała 30 lat, więc chciałabym, tak siebie widzę, żebym była właśnie z moim teraźniejszym chłopakiem, za 10 lat już mężem, z dziećmi, może z 2 dziećmi wtedy i w jakimś domku z ogródkiem, z psami naszymi. Tak siebie widzę po prostu, żeby mieć taką szczęśliwą rodzinkę. Coraz bardziej chcę się rozwijać, jeżeli chodzi o social media, ponieważ jest to moje marzenie po prostu, więc chciałabym być po prostu youtuberką.
jak ubiegać się o pozwolenie na pobyt w Turcji. Także musicie mieć przede wszystkim jakąś podstawę, dlaczego tutaj jesteście i tak dalej. Dlatego polecam Wam zapisać się na jakąś uczelnię na przykład, bo wiem, że można również ubiegać się o wizę pracowniczą, jednak słyszałam, że jest to dosyć ciężkie. Dlatego właśnie polecam Wam zapisać się na jakąś uczelnię, zapłacić za rok nauki, nawet jeżeli nie chcecie się uczyć, oni Wam wydadzą taki papierek właśnie o, żebyście mogli ubiegać się o ikamet, czyli o pozwolenie na pobyt. Oprócz właśnie tego dokumentu musicie mieć papierek taki od notariusza, gdzie mieszkacie, wykupione ubezpieczenie, kopia paszportu, 4 zdjęcia od fotografa. Tak naprawdę to jest chyba tyle. Musicie zrobić rezerwację na tej stronie i iść do miejsca, które nazywa się Goć Idaresi i tam musicie złożyć wszystkie dokumenty. Ja właśnie teraz to zrobiłam tak naprawdę, czekam na mój nowy ikamet. Zrobiłam to już chyba ponad 2 tygodnie temu, jeszcze go nie mam, ale tak do około miesiąca powinien już być u mnie. Czy w Turcji jest bezpiecznie? Powiem Wam, że ja naprawdę czuję się tutaj bardzo bezpiecznie. W noc nawet jeździłam taksówką sama, nie miałam z tym żadnych problemów, nigdy nie miałam też jakichś sytuacji, w których bym się bała, a w Polsce wieczorami bałam się wychodzić zawsze. Nawet jak byłam z koleżanką, idziemy się gdzieś przejść czy coś, ja po prostu bałam się chodzić wieczorami w Polsce. A tutaj, nie wiem, nie mam z tym w ogóle problemu, więc naprawdę czuję się bardzo bezpiecznie. Nigdy nie miałam żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Wiadomo, były takie akcje, że nie wiem, coś tam ktoś się popatrzy, wiecie, ale no wiecie jak to jest po prostu. Jak jesteście blondynką i tak dalej, to wzbudzacie trochę zainteresowanie, albo jak macie na przykład niebieskie oczy. Miałam właśnie taką sytuację, że byłam sobie w windzie i były takie małe dziewczynki i jedna do drugiej pokazuje na mnie i na oko i tak, wiecie, że niebieskie oczy mam, nie? I nie wiem, może po prostu to było pierwszy raz, kiedy widziałam, że ktoś ma niebieskie oczy. Naprawdę ja w Turcji może zaraz widziałam osobę, która ma niebieskie oczy. Czy w Turcji cały rok jest ciepło? Nie, niestety w Turcji nie jest cały rok ciepło, już się tak naprawdę robi powoli chłodniej. Dzisiaj mamy 5 listopada, chociaż powiem Wam, że dzisiaj było na maksa gorąco. Naprawdę ciężko było siedzieć na słońcu, cały czas chowaliśmy się do cienia. Wczoraj, słuchajcie, było 29 stopni, naprawdę było mega ciepło, ale w tygodniu na przykład lał deszcz i było chłodno. A powiem Wam też, że ja na przykład do czerwca w tym roku chodziłam jeszcze w kurtce. Także niestety nie jest ciepło cały rok, ale na pewno teraz jest dłużej cieplej niż w Polsce. Zalety i wady mieszkania w Turcji. Więc może na początku powiem wady, więc tak. Jeżeli chodzi o Istanbul, tutaj gdzie ja mieszkam, no to ogromne korki, naprawdę o każdej porze dnia i nocy są po prostu korki, w których można stać nawet kilka godzin i to jest po prostu tutaj normalne. W Istanbule mieszka około 20 milionów ludzi, więc metrobusy, busy, metro, tramwaj, wszystko jest po prostu zapchane, jesteście ściśnięci jak tam jeździcie. Więc to jest na pewno duży, duży minus. Ogromna inflacja również, która jest w Turcji. Jeżeli chodzi o życie takie dla Turków, wydaje mi się, że jest całkiem ciężkie, ponieważ tutaj najmniejsza krajowa jest chyba 11 500 lira, coś takiego. A my na przykład za wynajem płacimy około 11 000, więc no, jeżeli miałoby się na przykład przychody z Polski i mieszkałoby się w Turcji, to wydaje mi się, że jest super. Wad jest na pewno o wiele więcej, a to jest takie, wydaje mi się, że najważniejsze i najbardziej widoczne. A jeżeli chodzi o zalety, to na pewno piękne widoki. Istanbul jest naprawdę przepięknym miastem. Od razu się w nim zakochałam pierwszy raz, jak tylko tutaj przyleciałam. Ogólnie Istanbul, Turcja jest przepiękna, są naprawdę cudowni ludzie. Turcy są naprawdę przegościnni, przemili i można to zobaczyć naprawdę wszędzie, nawet wychodząc ze znajomymi do restauracji. Tutaj oni się po prostu kłócą ze sobą, bardzo się kłócą, żeby na przykład kto zapłaci za jedzenie i tak dalej. Więc na przykład ja wychodząc z moim chłopakiem oraz z jego znajomymi do restauracji czy gdziekolwiek, to zawsze oni po prostu płacą, nigdy ja nie płaciłam za nic. Oraz na przykład, nie wiem, idzie sobie jego kolega do sklepu, od razu mi kupuje również coś, kupuje mi wodę, kupuje mi Red Bulla i cokolwiek. Takie małe gesty, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Lata są bardzo ciepłe, jest bardzo dużo
miejsc, których można sobie zwiedzić. To jest po prostu inne życie, ten kraj żyje nawet w nocy tak naprawdę, wszystko jest pootwierane do późna. Czy w Turcji jest możliwość znalezienia pracy dla Polaka? Tak, kochani, jest taka możliwość. Wydaje mi się, że najprostszym sposobem znalezienia tej pracy jest call center. Wiem, że w Stambule na przykład są ogłoszenia, gdzie szukają Polaków, Polek do pracy w call center, w różnych klinikach, także na pewno sobie coś tutaj możecie znaleźć. Kochani, przechodzimy do ostatniego pytania, czyli czy planujecie wziąć ślub? Planujemy ślub, myślimy o naszej przyszłości już bardziej, ponieważ jesteśmy razem ze sobą właśnie 4 lata, 4 miesiące dzisiaj i po prostu chcemy być razem dalej, więc planujemy ślub, tak. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za te pytanka, dziękuję za to, że oglądaliście, dziękuję za te Q&A. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, jakiś komentarz. To były Wasze pytania, które Wy zadawaliście mi wczoraj na live'ie oraz pytania prywatnie do mnie. Na pewno nie odpowiedziałam na wszystko, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to koniecznie zadawajcie tutaj w komentarzu, a ja zrobię drugą część. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.